Chcę powiedzieć króciutkie świadectwo. Jakieś 3 tygodnie temu zostawiłam gitarę do naprawy i ogólnie miałam taki układ tam elektryczny, który było bardzo ciężko gdziekolwiek dostać. Znalazłam na internecie podobnej wielkości. Zamówiłam, przyszedł. W ogóle szukałam go ponad miesiąc też, ten układ wcześniej już. I wiecie co? Okazało się, że nie da się go zamontować w tamtym miejscu, gdzie akurat mam ten poprzedni. No i tak ten właściciel tego serwisu się zastanawiał właśnie, jak tam pomóc, jak tam rozwiązać to zagadnienie. A ja w międzyczasie się oczywiście modliłam, że uda się tam na gitarę naprawić i że będzie można było ją podłączyć pod głośnik, tak? No i tak wiecie, gitara sobie leżała, on tam kombinował, jak to tam zrobić, i w międzyczasie przyszedł do niego inny człowiek. Taki po prostu klient, który chciał dostroić gitarę basową. No i się okazuje, że ten człowiek, który do niego przyszedł, zajmował się kiedyś elektroakustyką. Aktualnie zajmuje się wyższymi dźwiękami i bardzo dobrze się zna na elektronice. Więc tamten pan z serwisu dał tą element stary temu panu, który przyszedł z gitarą basową, żeby mógł go w domu naprawić. Bo on zaproponował mu, że jeżeli naprawi to stare urządzenie, to on mu dostroi tą gitarę basową za darmo. Więc tak właśnie uczynił. Naprawił mi stare urządzenie. Wmontowali mi do gitary to w tym miejscu, gdzie było. Nie trzeba nic kombinować, nie trzeba nic zmieniać. Udało się wszystko zremontować. Tego się ogólnie nie robi. To już mówię wam od razu. Takich rzeczy się nie robi. Nie naprawia się bardzo mocno uszkodzonych elektronicznie sprzętów. Akurat płytka była pęknięta, wszystkie ścieżki były tam już niefajne, trzeszczało co jakiś czas. Tego się ogólnie nie robi. Ale on to zrobił, bo powiedział, że on wie, że to się da naprawić i on się na tym zna. Wiecie, ten człowiek w serwisie potem potwierdził, że ten człowiek, który do niego przyszedł z tą gitarą, to był człowiek od Boga. On to powiedział wprost. To musiał być człowiek od Boga, który przyszedł i pomógł zreperować to, co się nie da. Bo na ludzki rozum nikt by się tego nie podjął, a on to zrobił. No i chciałam tym oddać Jezusowi chwałę, bo gitara jest naprawiona. I mogę już podłączać podgłośnik, więc na ewangelizacji będzie działać. Amen.